Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym programie Gość TV Myśl Polska. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Bartłomiej Pejo, wiceprezes partii Korwin, ale także znany samorządowiec, wicestarosta świdnicki. Witamy. Witam serdecznie, witam. No tak, ostatnio w Konfederacji wiele się dzieje, wiele w mediach piszą o Konfederacji, mówią o Konfederacji, nie wszystko to, co piszą i mówią, jest rzecz jasna pozytywne. Moją uwagę zwrócił taki artykuł, który niedawno opublikował Onet. Artykuł dotyczył bardzo, że takie newralgicznych kwestii, a może zacytuję tytuł, Konfederacji grozi rozpad. Następca Korwina na wojnie z dawnymi kolegami. Jak to się dzieje? Jak to wygląda w Konfederacji? Jaka w tej chwili jest sytuacja w tej partii? Czy rzeczywiście Konfederacji grozi rozpad? Czy ta szorstka przyjaźń pomiędzy wolnościowcami a narodowcami rzeczywiście osiągnęła już ten poziom szorstkości, że trudno mówić o ciągłości tego projektu? W polityce szorstkość jest czymś naturalnym i tutaj nieprzyjaźnie rządzą tylko interesy każdych z partii. Część z tych tez, które przedstawiłeś, to są część z nich jest sprawą wewnętrzną Konfederacji, czy też nawet partii Korwin. Zapewne o wszystkim powiedzieć nie powiem, ale w ogóle jeśli chodzi o samą kondycję Konfederacji, to co w tej chwili się dzieje i być może będzie działo, ciężko to oczywiście przewidzieć. My jako partia Korwin byliśmy od samego początku jednym z głównych filarów Konfederacji. Mieliśmy wówczas większość głosów w Radzie Liderów. To jest taki byt, który przewodzi Konfederacji, 12-osobowy. No i w momencie, kiedy koledzy tak zwani wolnościowcy odeszli z partii Korwin, to doszło również do tego podziału w Radzie Liderów, a więc no wszystko, co się wiąże jakby z organizacją Konfederacji, zostało nieco zachwiane i to jest rzeczą też naturalną. Oczywiście no, nastąpiło wyjście posłów i nie tylko z partii Korwin, ale to jakby dla nas nie jest, jakby jest to w pewnym sensie pod względem ilości osób, które odeszły z partii Korwin, jest to, można powiedzieć, niezauważalne ze względu na to, że to dosłownie te osoby, które przeszły do nowo utworzonej partii wolnościowcy, to jest kilka osób, tak dosłownie z tego co pamiętam. Oczywiście mowa też w tych artykułach o osobach, które są jakby znaczące dla Konfederacji pod względem nawet wizerunkowym, czyli Artur Dziambor, czyli kolega Sośnierz i kolega Kulesza. No nic tam do tego, jesteśmy wolnościowcami, wybrali taką drogę, argumentując to w taki, a nie inny sposób, można się z tym zgadzać lub nie zgadzać z tymi argumentami, można w nie wierzyć lub nie wierzyć, ale poszli tą drogą. Natomiast co do formuły Konfederacji i dalszych losów Konfederacji, oczywiście ciężko je przewidzieć. Przed nami bardzo ważne wydarzenie, przed nami mam na myśli członków partii Korwin, już za niespełna 2 tygodnie, 15 października odbywa się ważny kongres partii Korwin, na którym to jakby z natury będą wybory władz, w tym prezesa, całego zarządu, Rady Krajowej, no, tych najważniejszych ciał, oprócz ciał okręgowych i regionalnych, a więc no, na pewno jakby nie było, nastąpią zmiany. No i zobaczymy, w którym kierunku te zmiany pójdą, to delegaci wybiorą władzę i te władze będą decydować o przyszłości partii Korwin, ale również o przyszłości Konfederacji, no bo partia Korwin jest, myślę, istotnym ogniwem Konfederacji. Dobrze, może zanim przejdziemy jeszcze do tych wyborów, bo to też jest interesujący nas temat, pozostańmy jeszcze na chwilę przy Konfederacji, jakkolwiek wiem, że to jest bardzo niezręczna sprawa, ale w tej chwili sytuacja wygląda tak, że wy korwiniści, nazywając to w taki uproszczony sposób, przynosicie 2/3 głosów Konfederacji i tak naprawdę, patrząc na strukturę w terenie, posiadacie również 2/3 struktur, a tak naprawdę w ciałach decyzyjnych jesteście niedoreprezentowani, bo tak naprawdę kilku posłów, którzy wykonało rozłam w waszej partii, reprezentują tak naprawdę sami siebie, nie mają ze sobą żadnego poparcia, żadnej struktury.
można powiedzieć, są tym języczkiem uwagi, mają głos decydujący. Czy druga strona, czyli czy narodowcy będący takim silnym ośrodkiem poza tym ośrodkiem wolnościowym, nie dostrzegają, że jesteście im niezbędni? No bo Krzysztof Bosak od dłuższego czasu drepcze, żeby dostać się do koalicji z PiS-em. Już mieliśmy wywiady z 2020 roku pod tytułem, cytuję, Bosak, nie wykluczam koalicji z PiS. I tego jest w internecie cała masa. Przygotowując się do programu, znalazłem tego kilkadziesiąt stron wypowiedzi właśnie Bosaka o gotowości współpracy z PiS-em. Pytanie, czy oni sobie nie zdają sprawy, że bez was nie dostaną się do Sejmu? No myślę, że zdają sobie to sprawę. Te rozmowy zarówno z Ruchem Narodowym, jak i z Grzegorzem Braunem trwają, ale no, na bieżąco politycznie warto rozmawiać. My tak naprawdę, i mówię całkiem serio, czekamy na to, aż zakończymy kongres. Zobaczymy wtedy, kto będzie wybrany do reprezentacji do tych właśnie dalszych rozmów. No, niewątpliwie zarówno koledzy narodowcy, jak i brownowcy powinni sobie zdawać z tego sprawę, że tak jak powiedziałeś, to i ja zaznaczałem na początku tej rozmowy, że partia Korwin jest jednak tym silnym ogniwem w Konfederacji i faktycznie i pod względem członków, i pod względem elektoratu, no jesteśmy chyba najsilniejsi i powinni sobie z tego koalicjanci zdawać sprawę i myślę, że zdają tak naprawdę i zobaczymy tylko, czy to będzie uwidocznione w naszych jakichś decyzjach politycznych, również właśnie w samej Konfederacji. A co do koalicji i wypowiedzi odnośnie Krzysztofa Bosaka, no to też wróćmy do takich wypowiedzi naszego prezesa Janusza Korwin-Mikke, który kiedyś powiedział, że koalicję można zawrzeć nawet z kanibalami, tylko żeby realizować swoje interesy, więc ja teraz nie wypowiadam się co do koalicji, czy z PiS-em, czy z Platformą, czy z kimś innym. No, najlepiej byłoby oczywiście rządzić samemu, albo poczekać nawet do takiego momentu, kiedy będziemy zdolni do tego, aby środowisko prawdziwie prawicowe mogło rządzić Polską. Natomiast no, w tej chwili koalicji pewnie no, nie ma takiej osoby, która powiedziałaby, że z tymi czy z tymi na 100% nie zawrzemy koalicji. My generalnie jako korwinowcy podchodzimy do tego pragmatycznie, realnie, i jeśli nasze postulaty, nasze punkty programowe będą możliwe do zrealizowania, no to będziemy na pewno rozmawiać, czy koalicję zawrzemy tego na tą chwilę. A czy obecnie są takie punkty programowe, które macie wspólne z PiS-em? Nie mówię o ich programie, tylko o ich praktyce funkcjonowania. No, raczej nie. Natomiast te punkty nie muszą być wspólne, tak? Tutaj, tak jak mówię, ważne są nasze interesy partyjne, w sensie naszych wyborców. Jeśli dojdziemy z kimkolwiek do takiego porozumienia, że na przykład prowadzimy w edukacji bon oświatowy, albo w ogóle ministrem edukacji będzie prawdziwy wolnościowiec i będzie miał wolną rękę co do działalności w edukacji, no to jest to jakieś spełnienie naszych postulatów. Na przykład, tak? Podobnie, nie wiem, z sądownictwem, ze sprawami związanymi z transportem, z logistyką. No to jest mnóstwo takich punktów, w których my praktycznie nie mamy spójności czy z PiS-em, czy z Platformą, ale w jakichś tam wspólnych rządach przyszłościowych jest to możliwe do zrealizowania. Natomiast tak jak mówię, no podkreślam, zdecydowanie wolelibyśmy rządzić sami. I to są na pewno strategiczne decyzje polityczne, czy w ogóle warto wchodzić w jakiekolwiek koalicje, czy przeczekać jeszcze ten okres, jaki w tej chwili mamy, a w przyszłości będzie jeszcze gorszy pod takimi rządami, jakie są, i dojść do władzy tak z czystą kartą. Tak? No właśnie, te strategiczne decyzje będziecie musieli podejmować już pierwsze w każdym razie za 2 tygodnie. 15 października czeka was kongres, na którym Janusz Korwin-Mikke już zapowiedział, że ustępuje, nie będzie się ubiegał o reelekcję. Te zapowiedzi na razie medialne oczywiście nie są wiążące, aczkolwiek jest to poważna postać, więc możemy założyć, że są to zapowiedzi poważne. Jaka będzie wasza partia po Korwinie? No bo można powiedzieć, że parę lat temu jeszcze nikt nie wyobrażał sobie w ogóle nawet hipotetycznej sytuacji, kiedy Janusz Korwin-Mikke mógłby ustąpić ze stanowiska prezesa swojej partii. Były próby wyrzucania go z tego stanowiska, ale prób ustąpienia, no nikt by się chyba nie spodziewał. Po pierwsze, nic nie trwa wiecznie i jakby kiedyś ten moment faktycznie nadejść musi czy powinien.
No prezes zdaje sobie sprawę z tego i tutaj przytoczę nawet to, co powiedział publicznie w którymś z wywiadów, że i zdrowie już trochę szwankuje i nie pozwala na takie, na taką pełną, można powiedzieć, aktywność, ale i też są osoby, które mogłyby i partię poprowadzić i całe to środowisko wolnościowe, osoby sprawdzone, osoby, które działają w ruchu wolnościowym u boku Janusza Korwin-Mikke od wielu, wielu lat i być może to jest ten moment, kiedy oczywiście pod takimi w pewnym sensie skrzydłami Janusza Korwin-Mikke, bo jeżeli dojdzie do tego, że prezes faktycznie nie będzie startował, no wszystko na to wskazuje, to nie będzie też tak, że Janusz Korwin-Mikke wycofa się z polityki, czy wycofa się z aktywnej nawet polityki wewnętrznej partii Korwin. Zamiary są takie, aby cały czas był aktywny, brał udział w różnych rozmowach politycznych, tych wewnętrznych również, a więc to nie jest takie taka całkowita emerytura. Nie będzie, jeśli tak jak mówię, spełnią się te słowa Janusza Korwin-Mikke, a wszystko oczywiście na to wskazuje, że tak będzie, więc wydaje mi się, że to może być taka nowa odsłona wolnościowców partii Korwin, czyli no największego jakby nie było ruchu wolnościowego w Polsce. Okej, okay, a czy następca już jest namaszczony? Bo wiemy, że kochamy wszyscy demokrację, ale czasami lepiej jest tej demokracji pomóc, bo nadmiar demokracji szkodzi. To też już można powiedzieć oficjalnie, że i jest to potwierdzone, że jednym z kandydatów, o których ja wiem i którego na pewno będę gorąco wspierał, jest Sławomir Mentzen, który potwierdził to publicznie, że ma zamiar startować na prezesa partii Korwin i tak się zapewne stanie. No tak, nie jest to chyba dla nikogo specjalnym zaskoczeniem. No to zdaje się, że rzeczywiście wasi koalicjanci w Konfederacji będą mieli z Mentzenem trudny orzech do zgryzienia, ale cóż, sami sobie naważyli tego bigosu, więc sami muszą go spożyć z mniejszym lub większym smakiem. Wspominałeś, że optymalną sytuacją, no i to oczywiste oczywiście, że optymalną sytuacją dla każdej partii jest samodzielne rządzenie Polską. PiS zostawia nam po tych dwóch kadencjach straszliwy bałagan. Tak naprawdę bałagan z perspektywy kilku lat wstecz zupełnie niewyobrażalny, bo nikt z nas się nie spodziewał tego, że Polacy będą zastanawiali się, czy mają czym palić na zimę. Nikt się nie spodziewał tego, że raty kredytów wzrosną nam kilkakrotnie. Nikt nie spodziewał się tego, że będzie brakowało towarów na półkach, cen benzyny i tak dalej, i tak dalej. Generalnie gospodarka jest w stanie fatalnym. Zakładając hipotetyczną sytuację, że udaje wam się wygrać wybory i znacząco współrządzić, czyli być jakby istotnym czynnikiem jakiejś koalicji rządzącej albo rządzić samodzielnie, w jaki sposób posprzątacie po PiSie? No to nie będzie oczywiście łatwe i nie będzie krótkie, ale da się to zrobić. My się oczywiście już od dłuższego czasu nastawiamy na to, że taki moment nadejdzie i on jest coraz bliższy. Polacy widzą, jaki jest no, bałagan i że to posprzątać, tak jak powiedziałeś, wreszcie będzie trzeba. No, jednak dużo wskazuje na to, no, że to może być właśnie ten moment, czyli najbliższe wybory parlamentarne jesienią następnego roku i my praktycznie w każdej chwili jesteśmy przygotowywani, przygotowujemy się do tego, aby mieć coś realnego do powiedzenia, więc tylko no niestety, albo i może stety dla nas, dla środowiska, no bo im gorzej w tej chwili jest Polakom, tym można powiedzieć bliżej nam do wygranych wyborów, ale no tak całkiem serio, to te zmiany, które moglibyśmy wprowadzać, oczywiście będziemy chcieli wprowadzać stopniowo. Mowa tutaj chociażby o podatkach, o tych wszelkich świadczeniach socjalnych. My nie będziemy się bać tego, aby uciąć tak drastycznie świadczenia socjalne, te, które uważamy za zupełnie zbędne. No dobrze, to spytam wprost. Co właśnie z tymi najbardziej znaczącymi transferami? Co z 13, 14 emerytami? Co z programem 500+? Program 500+ zdecydowanie chcielibyśmy zlikwidować, zastąpić go oczywiście zdecydowaną obniżką podatków i wytłumaczyć to przede wszystkim Polakom, że oszczędności jakby na podatkach zostające w ich kieszeniach to będzie zdecydowanie więcej niż 500+. My mamy taki projekt
No tak, ale pod warunkiem, że ktoś płaci podatki, pozwól, że wejdę w słowo. Z partii Korwin, bo ten kongres będzie no, kongresem wyborczym, spotkaniem wyborczym, ale jednocześnie w pewnym zakresie takim minimalnie również takim programowym, więc szczegółów zdradzać w pełni nie chcę, ale można to 500 plus przeliczyć na przykład na kwestie edukacji, dotacji na edukację, w ogóle upaństwowienia edukacji. My jesteśmy od samego początku istnienia ruchów wolnościowych za tym, aby sprywatyzować polską edukację, oświatę i jesteśmy to w stanie przedstawić, bo już te obliczenia są, że w momencie, kiedy zlikwidujemy 500 plus, a wprowadzimy na przykład bon edukacyjny, to praktycznie zastąpimy te świadczenia na oszczędnościach, przedłożymy je Polakom w sposób naturalny, po prostu te 500 plus zostanie w kieszeniach Polaków. Co więcej, będą mogli wybrać szkołę, w której ich pociechy będą mogły się uczyć. I to jest na liczbach przedstawione. Będziemy to również w najbliższym czasie prezentować. To jeden z takich przykładów. Tak? Kolejna kwestia, będziemy chcieli wykonać pewnego rodzaju audyt spółek Skarbu Państwa. Tam ogromne pieniądze są od lat, bo to nie tylko zarządów PiS-u, ale również Platformy i wcześniejszych marnotrawione, tylko to oczywiście z rządu na rząd rozrasta się, więc będziemy chcieli taki audyt w najbliższym czasie wykonać, nawet jeszcze nie za rządów, ale naszych, natomiast jeszcze nawet przed rządami i wykazać właśnie oszczędności, które mogłyby zaistnieć w momencie, kiedy my przejęlibyśmy władzę albo przynajmniej w istotny sposób współrządzili. I tutaj te oszczędności, które chcemy wykazać, to są one zdecydowanie w większej skali niż te dodatki socjalne, które w tej chwili Polacy otrzymują, a oczywiście otrzymują je w tym momencie nie tylko Polacy i to też warto zawsze podkreślać, że nasi sąsiedzi z Ukrainy te dodatki socjalne, nawet nie dodatki, a świadczenia socjalne otrzymują, a każdy z nas za to tak naprawdę płaci. No. W tym, tak jak powiedziałeś, w inflacji, w drożyźnie, w cenie paliwa i tak dalej, i tak dalej. To są kwestie, można powiedzieć, podstawowe. Praktycznie każdy to powinien rozumieć, ale no, okazuje się, że nie do każdego Polaka dociera ta informacja, że w momencie, kiedy byśmy zlikwidowali niektóre podatki albo zdecydowanie je uprościli, to w naszych kieszeniach zostałoby naturalnie więcej pieniędzy i moglibyśmy je we własnym zakresie gospodarować. Dobrze, to tak w trzech zdaniach, 13, 14 emerytury, nawet w dwóch zdaniach. Co robicie z tym? To nie jest takie proste w tej chwili, tak? Bo po pierwsze te prawa nadane, nie powinniśmy ich w tej chwili zamykać, ograniczać i tak dalej, więc to kwestia, nie odpowiem jednoznacznie na to pytanie, tak? Bo no generalnie oczywiście emerytura powinna być dwunastokrotna, a nie trzynasto- i czternastokrotna, tylko ta dwunastokrotna powinna być w odpowiednim wymiarze finansowym, więc jeśli miałbym, nie mamy jakby poglądu, nie mamy takiej decyzji politycznej, co z tym zrobić na tą chwilę, natomiast jakbym miał powiedzieć we własnym imieniu, to wróciłbym do typowych 12 emerytur, tylko te emerytury nawet przekraczałyby tą 14-krotność w stosunku rocznym, bo emeryci faktycznie powinni zasłużone środki finansowe od państwa otrzymywać i tutaj nie ma się co bawić i mydlić oczu Polakom, że to jest 13, 14, 15, 16, tylko po prostu dać godziwą emeryturę w 12-krotności. Czyli realna rewaloryzacja zamiast jałmużny, która jednocześnie jest kiełbasą wyborczą. Sam wywołałeś temat Ukraińców. Mamy w tej chwili kilkumilionową populację, która siedzi w Polsce na naszym garnuszku, niespecjalnie garnie się do pracy. My wszyscy za to płacimy. To będzie kolejny problem, z którym musi sobie poradzić każda władza. Czy to będzie wasza władza, czy to nie daj Boże będzie kolejna kadencja PiS-u, czy to będzie władza obecnej totalnej opozycji. Tak czy inaczej przed tym problemem stanie. To są gigantyczne pieniądze. Nie jesteśmy w stanie oszacować, jak wielkie. Prawdopodobnie rząd wielkości między 20 a 35 miliardów złotych rocznie, a więc jakieś chore po prostu kwoty przekraczające całościowo wartość programu 500+. Co zrobicie z tą kwestią? No my zatrzymamy pieniądze dla Polaków. My powinniśmy martwić się i interesować losem Polaków.
a nie tak daleko idącą pomocą Ukraińcom. Ja mówię o tym od początku, zresztą z prezesem Korwin-Mikke w pierwszych dniach konfliktu byliśmy w Przemyślu, patrzyliśmy na to, jak to wygląda wtedy i faktycznie ta pomoc najbardziej potrzebującym Ukraińcom być może była, znaczy nie być może, no po prostu była należna i sam tam gdzieś w organizacjach pozarządowych starałem się pomagać tutaj na Lubelszczyźnie. Natomiast absolutnie nie zgadzam się z tym, co w tej chwili jest wykonywane, czyli przekazywanie środków finansowych z naszych kieszeni, raz jeszcze trzeba to powiedzieć, dla obywateli Ukrainy, którzy tak naprawdę, to mówił o tym ostatnio prezydent Przemyśla Wojtek Bakun, z którym mam też bieżący, można powiedzieć, kontakt i który stwierdził, że to jest naocznie już po prostu to widać, jak Ukraińcy przyjeżdżają do Przemyśla, pobierają te świadczenia socjalne i wracają do siebie. No, na Boga, no ile my możemy jeszcze wyciągać tych pieniędzy, których i tak nie mamy, i przekazywać innym krajom, innym obywatelom poza Polskę. Tym bardziej, że jesteśmy tutaj w tej chwili, można powiedzieć, jedyni, którzy tak duże środki finansowe przekazują na tak zwaną pomoc, bo to mówię świadomie, tak zwaną pomoc. No, widać, co się dzieje. Mnie nas po pierwsze na to nie stać, a po drugie nie mamy takich zobowiązań w stosunku do narodu ukraińskiego, aby tak duża i w ogóle w tej chwili w obecnej sytuacji środki jakiekolwiek przekazywać. Ta pierwsza pomoc taka, no można powiedzieć po katolicku, ok, natomiast zdecydowanie za szeroko to idzie. Być może jakieś prawa wyborcze niedługo będą mniejszości ukraińskie nabywać. No to idzie zupełnie nie w tym kierunku, w którym no, tak naprawdę chcieliby Polacy. I też mam nadzieję i myślę, że Polacy już coraz częściej widać na ulicach, w rozmowach, że Polacy to rozumieją i mam nadzieję, że no, będą wiedzieć, jak głosować przy urnach jesienią kolejnego roku. Kto jak kto, ale korwiniści rozumieją, że pieniądze nie biorą się znikąd. W tej chwili Polska od dłuższego czasu ma problem z pieniędzmi z Unii Europejskiej. Środki z Krajowego Planu Odbudowy, czyli tak naprawdę miliardy z Krajowego Planu Odbudowy są blokowane przez Brukselę. Jaki jest wasz pomysł na porozumienie czy nieporozumienie z Komisją Europejską? Jak widzicie relacje między Polską a Unią Europejską w kadencji, w której potencjalnie byście rządzili albo współrządzili? My oczywiście, to też jest powszechnie znane, że najchętniej byśmy wyszli z tej całej Unii Europejskiej. Natomiast no, na ile można powiedzieć, da się jeszcze tą Unię wycisnąć z pieniędzy, to ją wyciskajmy, bo jeśli te pieniądze są, przysługują nam w ramach naszych wcześniejszych umów, no to po prostu je wyciągajmy i przekazujmy Polakom, ale też nie w taki sposób, jak to jest do tej pory, jak to było do tej pory przekazywane, tylko realnie te pieniądze powinniśmy wykorzystywać na faktycznie potrzebne inwestycje, gdzie tego już w tej chwili w ogóle nie ma. Tak? Jako samorządowiec też mogę powiedzieć, że pieniędzy unijnych na przykład na inwestycje, na infrastrukturę praktycznie tych środków w tej chwili nie ma, a jak były, to były wykorzystywane zupełnie absurdalnie. Tak? Te wszelkie projekty związane z ekranami dźwiękochłonnymi, projekty drogowe, tak, mam na myśli, zupełnie absurdalne, jakieś ścieżki dla rowerowe w polach i tak dalej, wyrzucane pieniądze w błoto i tak te pieniądze unijne były tutaj gospodarowane, więc jeśli to ma tak dalej iść, to tak naprawdę machnijmy na to ręką i wyjdźmy z tej absurdalnej Unii, bo to nie ma sensu, ale tak jak mówię, no jeśli mamy do pozyskania jeszcze te środki, to je pozyskajmy, tylko wydawajmy je tutaj w Polsce no z rozsądkiem po prostu. Mam nadzieję, że to się też kiedyś zmieni. Okej, okay, a jeśli nie Unia, to geopolitycznie co? No bo wiadomo, że Polska mocarstwem nie jest, wbrew temu, co się roi naszym rządzącym i pewnie jeszcze przez długie lata niestety tym mocarstwem nie będzie, więc chciał nie chciał jesteśmy zmuszeni prowadzić interakcje z jakimiś większymi blokami politycznymi. Tych bloków na świecie jest kilka, no w kontekście tego, że świat się zrobił w ostatnich miesiącach miejscem znacznie mniej przyjemnym niż był nim przez ostatnie dziesięciolecia, chyba nie da się funkcjonować w oderwaniu tych bloków. Jaka jest w tym momencie wasza propozycja?
W oderwaniu być może nie da się, tak, ale można z tymi blokami lub poszczególnymi państwami współpracować, więc ja bym nie był raczej za tym, aby od razu po wyjściu z Unii wchodzić w jakiś inny blok, tylko po partnersku współpracować. I są przykłady przecież państw, które w ten sposób działają. No nie musimy być w bloku, aby realizować nasze własne interesy. Co więcej, czasami zdarza się tak, że a nawet często, że bycie poza blokiem jest bardziej korzystne dla danego kraju. I to wychodzi, tak? Nie ma w tej chwili konkretnego pomysłu na to, w który blok wejść. Ja tak jak mówię, raczej bym nie wchodził, przeczekał jakiś okres i wtedy podjął takie decyzje. Ale z Unii powinniśmy wychodzić, chociażby tak jak Wielka Brytania. Byłem dosłownie niecały tydzień temu, w poniedziałek wróciłem. Funkcjonuje Wielka Brytania bez Unii Europejskiej. Są jakieś tam zawirowania, nie wiem, w postaci celnej tam na granicy, tak, trzeba paszporty pokazywać. No takie przyziemne rzeczy, być może jakieś problemy przejściowe, ale Wielka Brytania ma się dobrze, funkcjonuje i na pewno funkcjonować będzie lepiej niż będąc w Unii Europejskiej. Okej, czyli Polska bez rozdawnictwa, Polska z dystansem do Unii Europejskiej, Polska z troską przede wszystkim o Polaków. Natomiast no, nie unikniemy chciał, nie chciał tego tematu, co z naszym bezpieczeństwem, bo to też kwestia, która spędza wielu naszym rodakom sen z oczu. No tutaj przynajmniej nie wiem, czy to pozorne działania, czy nie, okaże się, ale działania rządu w kwestii militarnej z jednej strony idą w dobrym kierunku, no bo są te plany na konkretne uzbrojenie, na poszerzenie naszej armii. Przynajmniej o drugie tyle powinniśmy wzmocnić liczebność naszych wojsk. Powinniśmy zaopatrzyć się w konkretny, współczesny sprzęt wojskowy, militarny. Natomiast no, na to wygląda, że to, co my w tej chwili zakupimy, to wyjeżdża za naszą wschodnią granicę. No tak oczywiście być nie powinno. Powinniśmy walczyć o bezpieczeństwo naszego kraju, o bezpieczeństwo Polaków. Przede wszystkim zbrojąc się, tak jak mówię, jako państwo, poszerzając nieobowiązkową służbę wojskową. I przechodząc do naszego postulatu, czyli powszechny dostęp do broni. To też ma ogromne znaczenie w dzisiejszej sytuacji, w jakiej jesteśmy, tak? Nawet chociażby tego konfliktu za naszą wschodnią granicą. Niezwykle istotne byłoby powszechne posiadanie broni przez Polaków. Okej, okay. Plany polityczne są. Na ile się uda zrealizować, zobaczymy już wkrótce. 15 października, przypominam Państwu, kongres partii Korwin, na której zostaną wybrane nowe władze. Z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że nowym prezesem partii Korwin zostanie Sławomir Mentzen. No a później, jak już słyszeliśmy od naszego gościa, rozstrzygnie się pewnie los Konfederacji. O tym, czy ten program, mogli się Państwo się z nim zapoznać, będzie zrealizowany, czy też nie, w znacznej mierze będzie się decydowali sami, głosując przy urnach wyborczych prawdopodobnie jesienią przyszłego roku. Państwa i moim gościem był pan Bartłomiej Pejo, wiceprezes partii Korwin, lider lubelskiej Konfederacji, ale także samorządowiec, wicestarosta świdnicki. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Państwa. Do widzenia Państwu.